Także witajcie, nasi drodzy kochani. Cieszymy się, że jesteście z nami. Jak widzicie, znowu jedziemy busem i startujemy w tym momencie do Ikei. Praktycznie tego vloga miało nie być, nie zasłaniam ci? Nie, wszystko ok. Dobra, postanowiliśmy, no skoro już jedziemy, bo kupujemy łóżko, więc może co nieco nagramy. A przy okazji powiemy, co u nas. I widziałam, że pytacie pod shortem, dokąd jedziemy, do Chorwacji, kiedy i co i jak. Także dobrze, za chwilę się połączymy, jak wyjedziemy na prosto, bo ciężko. Dobra, jesteśmy na prostej, to będziemy co nieco mówić. A więc tak, zacznijmy od tego, że wkrótce jedziemy do Polski. Tak, i tym busem oto będziemy jeździć przez ponad tydzień, ho. Tak. 10 dni, można powiedzieć. Dzisiaj jest piątek, 27 stycznia 2024. Jeszcze trzeba się nauczyć, także czasem się może pomylić. I w tym momencie jedziemy, tak jak mówiłam, do Ikei kupić łóżko. O, ptaszek nam wyleciał, byłoby niebezpiecznie. Tak, jest dosyć późno, bo 17 i dlatego też nas słabo już widać, ale tak się jakoś ogarnąć nie mogliśmy, w sumie to na spontanie jedziemy dzisiaj, bo mieliśmy kupić to łóżko we Wrocławiu, ale zmieniliśmy zdanie, że skoro jedziemy busem do Polski, to kupimy je tutaj. Wiecie, więcej czasu będziemy mieć, podziękował pan, więcej czasu będziemy mieć później w Polsce na różne ciekawe rzeczy. Co zobaczycie na pewno, bo pokażemy, tak myślę. Ło, on musi duży zakręt wziąć. Tak, drudzy jesteśmy, bo tak, to duzi. Lang, długi. No, długi. To ten sam crafter, gdy byliśmy po szafy, to tym tak, samym. Tak, tym samym. Także to, jeżeli oglądacie, to wiecie już, o co chodzi, który i co jak. No, wracając do komentarzy pod shortem. Dzisiaj wrzuciłam Grażynkę, bo wiecie, mam bardzo dużo takiego typu shortów, w ogóle takich nagrań krótkich, które w ogóle nie zostały opublikowane. Tak, są tak, takie nagrania, więc fajnie czasem je pokazać wam. I to nie wiem, czy było, czy nie było, ale tak mi się spodobało, bo sprzątałam sobie telefon, postanowiłam, że wrzucę dla przypomnienia, no i też żeby wam uświadomić, że ten czas tak szybko leci. Tak. Wszyscy o tym wiemy doskonale, że wkrótce znowu startujemy. Tak, znowu wakacje. Tak, także pytacie kiedy, więc w czerwcu. Mamy już tak zaplanowane i mamy już urlop, wszystko jest już wypisane, ale co będzie, jak będzie, nie zapeszajmy. Dokładnie nie będziemy mówić, które tak, będziemy. Bo nigdy nie wiadomo. Bo nigdy nie wiadomo, plany się mogą zmienić i nieraz nam się już te plany zmieniły, więc po prostu nie będziemy zapeszać. Gdzie jedziemy? No nie wiemy. Wielka niewiadoma. Nie mamy pojęcia dokąd, który kierunek obierzemy, czy Istria, czy jednak tutaj Riviera Makarska, czy może jeszcze tam dalej, okolice Dubrownika, no kto wie, zobaczymy, naprawdę nie wiemy. Szczerze, z ręką na sercu mówię wam szczerze, nie wiemy, gdzie pojedziemy, także pomysłów jest dużo, pomysłów jest dużo, ale nie mamy pojęcia, nie mamy określonego celu, o tak. Wiecie, że konkretnie wiemy, że wsiadamy w auto i jedziemy tutaj. Jak tam paliwo? No, skoczyło to góry. Euro 71 diesel. Także nagrywamy teraz, mam nadzieję, że nas słychać. O! Trzymaj się. Trzymam się, Piotrek. Wow! Ale zakręt zrobiłeś. No, akurat tak wyszło. Chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy mnie było słychać, bo mikrofon mi się troszkę przekręcił. Mam nadzieję, że tak. I chciałam powiedzieć, bo nagrywamy mikrofonami takimi małymi Rode. I ostatnio Piotrek zamówił DJI-a mikrofony, ponieważ Kubę Klawitera się naoglądał. Tak. Pozdrawiamy Kubę. Tak, ale niestety no nie wypaliło tak jak chcieliśmy, bo oczekiwał, że będzie się ten materiał nagrywał bezpośrednio z mikrofonów, bez urządzenia, które musi być podpięte tutaj w tym przypadku do komórki. Niestety to nam tak nie funkcjonuje. Nie da się. Po prostu trzeba mieć dwa mikrofony. Zresztą ja wam pokażę może przebitkę. No tak, takie mikrofony. I do tego trzeba mieć ten odbiornik, transmitter. No to nam niepotrzebne jest tak naprawdę, bo chcieliśmy się właśnie pozbyć tego odbiornika, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłam. Dobrze, skomplikowanie, no, dosyć. Ale zrozumiale. Ale mam nadzieję, że zrozumiale. Dobrze, także ciemno, nic już nas nie widać, więc no zobaczymy, co jeszcze pokażemy. Jest godzina po 17. 12 po 17, także miejmy nadzieję, że ogarniemy, załatwimy wszystko, co jak.
No i wkrótce startujemy do Polski, więc też będzie jakiś vlog. Jeszcze tak wracając do tej elektroniki, to ja taki jestem, że ja się szybko najerowuję i szybko kupuję. Także. Jesteś taki nakręcony. Tak. Obejrzałem o 12 w nocy ten Klawitera, co wrzucił, że o mikrofonach, i na drugi dzień już go je kupiłem, nie? No a nie wiedziałem do końca, że to nie będzie tak działać. No tak bywa czasem, ręka mnie boli, wiecie. Sekunda. Oj, Piotrek, mi tu kabli dałeś, nie mogę się położyć. Ty ładujesz telefon w aucie? Tak. No wiesz co, nie mogłeś w domu? No ładował się, ładowałem. Muszę sobie nogę dać tak wyżej, wiecie. I teraz będę mówić. Przytuliłam się do ciebie, zobacz. Jak romantiko, a niedługo walentynki. Ciekawe, czy macie plany już jakieś konkretne na walentynki? Czy jeszcze nie? Czy są zakochani wśród nas? Czy nie? Oby wszyscy byli. Ale mnie wzięło jakaś, nie wiem. Melancholia. To nawet nie melancholia, nie? No dobrze. Także jedziemy. Chciałam jeszcze powiedzieć a propos pogody, że mieliśmy dzisiaj dość ciepło, bo 9 stopni jak na styczeń, to naprawdę bardzo ciepło, ale wietrznie, także nie fajnie, bo tak wiało, nawet nagrałam shorta, a jeszcze chyba go nie wrzuciłam, także muszę wrzucić, że drzewo zwaliło nam na drodze, do szczęścia. Więc no, o tutaj też coś się dzieje, zobacz. No. A to przez te wichury, no, tak, naprawiałem coś się stało. Wszystko, no. Ogrodzenie zwaliło. A dzieje się, cały czas się coś dzieje. O, teraz to już całkiem nas nie będzie widać na autostradzie, to chyba, nie wiem, chcecie nas słuchać? Głośno, nie, bo nie możecie się doczekać. Też, mam nadzieję, że mnie dobrze tutaj słychać. Nie możecie się doczekać tak jak my wyjazdu. Tak, będzie fajnie, tam osoby piszą, że też jadą do Chorwacji. O, jeszcze 5 miesięcy z kawałkiem. Już to szybko zleci. To... Miejmy nadzieję, że szybko. Tak. Chcielibyśmy bardzo do ciepełka skoczyć do wody, pokąpać się. No dobrze, bo ciemno, nic nie widać. Piszcie też, w jakie miejsce jedziecie, bo to ciekawe. I propozycje dla nas ewentualnie. No. Jakieś, o, właśnie. Jak macie jakieś pomysły ciekawe. A telewizora jeszcze nie kupiliśmy. Dzięki za wszystkie komentarze. Znaczy i czekamy na S24 nadal. Tak. Dobrze, to ja kończę, bo no nie widać. No to co będziecie oglądać? Ciemność? Ciemno. No, chyba, że lampeniona zapalisz. Nie, będzie ci przeszkadzać, szybko jedziesz autostradą, a jeszcze policja jeździ, to jeszcze nas zatrzymają. Po co nam, że coś nie tak. Zjedliśmy dobry obiad, Piotrek nas marzył mielonych dzisiaj. Tak. Alek zabrał ziemniaki, ja zrobiłam sałatę pyszną i był obiad. Smaczny. A jutro nie wiem, bo jest plan na lodowisko, ale zobaczymy, czy wypali. Fajnie było pojeździć na łyżwach. Dojeżdżamy już. Ale tak się zastanawiamy, czy się zmieścimy, bo mamy, nie wiemy ile mamy dokładnie, a to jest 2-4 metra. Także oby, chyba wejdziemy. Najwyżej. Test. I tak ci piszą, że jesteś wariat, to wiesz. Jest, udało się. Ale by było. Szczęście to na dach. Kto nie ryzykuje? Nie? Tym szampanem nie. Jejku, ile ludzi! Oh my god. Tłumy są po prostu. Ludzie w sobotę nie mają co robić. Jadą do Ikei. Masz tutaj Opel Zafira. Nie wiedziałem, że taka Zafira jest. Jestem w szoku. Tutaj w Ikei zawsze się trafiamy na jakieś ciekawe. Tak, tak. Ostatnio elektryka chińskiego trafiliśmy. No to będzie mógł co być. Będzie dużo. O kurczę, postoimy pewnie do kasy. Kasy, zapakować takie auto. A tam w krótkim rękawku nawet idzie pan. Piotrek parkuje. To nie jest takie hop-siup? You're pulling on my walls down. I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. Tak. Pakujemy. Ciężkie. O! Jak worki bokserskie. If you're fainted, I've been too much on your plate. I'll keep hiding, calling out you. Stoimy do kasy, ale bardzo dużo ludzi jest. Naprawdę. Tłumy wręcz. Sobota. Wszyscy na zakupy do Ikei.
Tell me how you're feeling. Since you got me out in the open, now I'm ready to dive in. I know you told you it would be a slow burn. Jesteśmy w sklepie Globus i tutaj są mrżonki owoców. To możecie popatrzeć w jakich cenach. Ale nie to dokładnie Wam chcę pokazać, a mianowicie znalazłam rabarbar. Także 750 gram rabarbaru kosztuje 2 euro jedynie. Tanio, naprawdę. Jutro będzie ciasto z rabarbarem, mniam. I tak już zmierzamy ku wyjściu i zobaczyliśmy, że jest tutaj... Defibrylator jest tutaj, to jest naprawdę pomocna rzecz. Ci, co umieją pierwszej pomocy udzielić, to będą wiedzieli, że to bardzo ważne. Światło nam gasili, zdróweczko. No to zdrówko. No, wyganiają nas. Tak, zwijać. Tak. Po zakupach. Pewnie widzą nas na monitoringu, że nagrywamy. A to możliwe. Także zakupy jakieś takie niewielkie zrobiliśmy, ale coś jest. Z tego się najbardziej cieszę. Rabarbar. Pierwszy będzie ciasto, będzie ciasto. Są jajka, także będzie jedzonko. No nic, a my się tym akcentem z Wami żegnamy. Także kochani, do następnego odcinka. Piszcie komentarze, co Was interesuje na temat Chorwacji, nie tylko. I lajkujcie i subskrybujcie, pamiętajcie. Także pa, pa. Pa.